Tak, panie ambasadorze, czy nie się później po wszystkim. Nie popychaj, potem, nie popychaj. Może pan spokojnie spać? Tam. Z takimi pytaniami musiał się zmierzyć ambasador Rosji w Polsce. To nagrania z jego przyjazdu na cmentarz żołnierzy radzieckich w Warszawie. Dyplomata pojawił się tam, żeby złożyć kwiaty w rosyjskie święto narodowe, Dzień Zwycięstwa. 9 maja Rosja celebruje triumf Armii Czerwonej nad wojskami III Rzeszy. Od czasu agresji Rosji na Ukrainę takie wydarzenia jak to wzbudzają sporo emocji. Przykładem może być rok 2022, kiedy ambasador Andriejew został tu oblany czerwoną farbą. Zrobiła to jedna z ukraińskich aktywistek. To był protest wobec rosyjskich działań na terenie Ukrainy. W tym roku też nie było spokojnie. Na miejscu było spore zamieszanie. Ambasador został szczelnie otoczony kordonem złożonym z mężczyzn w żółtych kamizelkach. Konsekwentnie utrudniali pracę dziennikarzom. Odpychali ich i próbowali dyktować, jakie pytania powinny padać, a jakie nie. Terrorysty! Terrorysty! Na miejscu byli też ukraińscy aktywiści. Grupa kobiet skandowała takie hasła jak terroryści czy faszyści. Terrorysty! Trzymały się za ręce i były poplamione czerwoną substancją. Prawdopodobnie miała ona symbolizować ukraińską krew, przelaną w wyniku konfliktu z Rosją.